za to, że dzisiaj możemy przyjmować je, że możemy w Słowie Ojcze trwać i pozwalać, aby to Słowo zmieniało nas. Jesteśmy wdzięczni Tobie za to pragnienie, które nas złożyłeś, że my decydujemy, że Twoje Słowo będzie dzisiaj zmieniało naszą przyszłość. Ojcze, my to ustanawiamy. Ojcze, przyjmujemy Twoje Słowo jako Twoje Słowo, nie tylko jako Słowo ludzkie, ale jako Twoje Słowo. Dziękujemy Ci za to, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Przyjaciele, ja chcę dzisiaj mówić na temat modlitwy, na temat przebywania z Bogiem i rzeczy, które są z tym się wiążą. Zacznę od tego, co ja nazywam bliską więzią z Bogiem. Bliską więzią, która jest skutkiem poznania Boga. Ona powstaje w wyniku poznania Boga. Bliska więź z Bogiem, ona nie ma miejsca, kiedy ktoś Boga nie spotka. Nie można mieć więzi z Bogiem bez spotkania osobistego Jezusa Chrystusa. To jest niemożliwa rzecz. Ja słucham czasami ludzi, którzy mi mówią, że oni zawsze mieli relację z Bogiem. Jednym z większych problemów, może nie tylko, ale takich zadań, które mamy jako ludzie w służbie, to jest to, że musimy zniszczyć w ludziach religijnych mentalność tego, że oni kiedyś się modlili. Bo ja się zawsze modliłem, nie? Kiedy się nie modliłeś. To, co robiłeś wcześniej, nie miało nic wspólnego z żadną modlitwą. I tłumaczymy ludziom, nie, oni muszą wychodzić z tej rzeczy, ponieważ ludzie przyzwyczaili się do tego, że modlą się do swoich umysłów. Do siebie się modlą. To jest taki zamknięty bieg. Mówią coś, czegoś oczekują, natomiast nie ma tam Boga w ogóle, że mówią, bo Bóg nie słyszy. To nie jest tak, że Bóg słyszy ludzi nienarodzonych z Bożego. To w ogóle nie jest tak. Takie zagadnienie nie istnieje. Dlaczego? Ponieważ człowiek, Bóg reaguje, jeżeli chodzi o ludzi nieodrodzonych z Bożego Ducha, jedynie na przyzwanie go, wezwanie go do tego, aby człowiek się z niego zrodził. Rozumiecie? Jeżeli to możemy obejrzeć modlitwą, no to możemy, że ktoś się pomodli, tak? Ale sama formuła modlitwy, te greckie słowo prosechomai, określające skierowanie na, ono nie zachodzi, kiedy nie ma osobistego spotkania z Bogiem. Bo to jest dokładnie tak, jak jest człowiekiem. Dopóki ty kogoś nie poznasz, nie znasz kogoś, jesteś ty, jesteś jeden byt, ktoś jest drugi byt, takie dwa odrębne byty, to ty z tym człowiekiem nie rozmawiasz. Że, dlaczego? Bo go nie poznałeś. Jakby pierwszy wasz kontakt to jest poznanie się nawzajem. Dopiero wtedy wy możecie rozbudować jakąkolwiek relację. Jakąkolwiek, o czymkolwiek, o rybach, o grzybach możecie rozmawiać, ale musicie się zapoznać. Rozumiesz? Absurdem jest, że ktoś na przykład mówi, że wiesz, że zna, bo to takie jest ciekawe, ja znam na przykład, znam Madonnę. Ja mówię, nie znam Madonny, bo ty masz tylko plakat Madonny w domu, który wisi i słyszałeś muzykę Madonny, ty nigdy nie znałeś Madonny. Poznać Madonnę to jest coś innego niż mieć plakat Madonny w domu, prawda? Więc modlitwa zaczyna istnieć w momencie, od momentu kontaktu. Bo Bóg nie ma relacji z człowiekiem poza Chrystusem. Poza Chrystusem Bóg się nie kontaktuje z ludźmi. To jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko. Od momentu, kiedy Jezus przyszedł na ziemię, umarł za nasze grzechy i wstał z martwych, to Bóg się nie kontaktuje z ludźmi poza Chrystusem. To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Ja nie mam dzisiaj na to czasu, żeby to rozwijać, ale chciałbym, żebyście zauważyli takie zjawisko, że na przykład ludzie jadą do Częstochowy, tak? Chorzy ludzie jadą do Częstochowy i modlą się przed obrazem Marii i są uzdrawiani. Rozumiecie? To takie... Albo muzułmanin jedzie do Mekki i w Mekce się modli i jest na przykład uzdrowiony. Dlaczego takie zjawisko zachodzi?
No to zjawisko zachodzi z prostej przyczyny. Tak naprawdę ci ludzie szukają Boga. Oni nie wiedzą, co to jest ten Bóg. Bo dla przeciętnego Polaka, no na przykład Maria, ona się mieści w kategoriach Boga. I teraz, jeżeli ktoś jest szczery, a pamiętajcie, Bóg jest prawdą i w ogóle interesuje się tylko prawdą, a zatem jeżeli ktoś jest zupełnie szczery, natomiast nie posiada absolutnie żadnego poznania, wychował się w pewnej kulturze i do niego nigdy nie doszło nic, co jest związane z głębią prawdy Bożej, to natomiast ten człowiek, on jest w prawdzie wewnętrznie, to on idzie i w tej szczerości, tak, on nawiązuje kontakt z Bogiem jakiś. Bo Bóg w Chrystusie zrobił te wszystkie rzeczy, on w Chrystusie je zrobił, to w Chrystusie wszystko się znalazło. Natomiast nie zachodzi dalej, nawet gdy takie coś nastąpi, to tego czegoś jeszcze nie możemy określić jako w ogóle stan relacji. Tego się nie określa jako stan relacji. Tak samo jak żadnego dotknięcia zewnętrznego Bożego nie określamy jako stan relacji, na przykład modlisz się o chorego. Modlisz się o chorego, uzdrowiłeś go w imieniu Jezusa, no on dalej poszedł swoje życie. Nie przyszedł do Jezusa, nie oddał mu swojego życia, nie związał się z nim, nie nawiązał z nim żadnej relacji. Prawda? Nie można powiedzieć, że on miał jakikolwiek kontakt wewnętrzny. Modlitwa jest związana z kontaktem wewnętrznym. Modlitwa to jest wewnętrzny kontakt. I on dopiero zaczyna następować, kiedy ty poznałeś Jezusa. Tak naprawdę ten pierwszy aspekt to jest to zawołanie Jezu przyjdź, tak? I on Jezus przychodzi, zradza cię do nowego życia i wtedy zaczyna następować system modlitwy. I wtedy, bo dopiero wtedy są otworzone drzwi do więzi. Jezus powiedział, ja jestem drzwiami. Tak? Jestem drzwiami. Tak? To przeze mnie wejdzie, pastwisko znajdzie, czyli że będzie, on zacznie się karmić, on zacznie w ogóle funkcjonować jako stworzenie czerpiące z Boga. Czyli więź z Bogiem jest ściśle związana z Nowym Narodzeniem i tylko w tym aspekcie to rozpatrujemy. Czyli my nawet nie możemy od ludzi, którzy są nienarodzeni z Bożego Ducha, wymagać tego, żeby mieli jakikolwiek kontakt z Bogiem. Do nikogo. W ogóle zapomnijmy o tym, jak ktoś nie pozna Jezusa, to my tam coś mu tłumaczymy, to by się pomodlił, ale po co on się ma modlić? To w ogóle nigdy nie nakłaniajcie ludzi nienarodzonych z Bożego Ducha, żeby więź z Bogiem utrzymywali, bo oni nie znają Boga. Władujemy ich tylko w religię Bożą niż Boga. Rozumiecie? To nie tak się dzieje. Prowadzimy ludzi do Jezusa, do spotkania. Nie ma spotkanka, nie ma modlitwy. W ogóle nie istnieje takie zjawisko. Ale kiedy poznałeś Jezusa, kiedy oddałeś mu swoje życie i zrodziłeś się na nowo z jego ducha, twój duch został zrodzony. Ty od tego momentu, tak, masz możliwość, zaznaczam, że jest to możliwość, jest to opcja nawiązania głębokiej relacji z Bogiem. Bo mimo tego, że się narodziłeś z Bożego Ducha, niekoniecznie tą relację nawiążesz. Wiesz dlaczego? Bo możesz nie chcieć. Z Bogiem, kiedy się narodziłeś z Bożego Ducha, możesz nie chcieć nawiązać relacji. Ja znam wielu chrześcijan, którzy nie mają relacji z Bogiem. Są narodzeni z Bożego Ducha, ale oni nie mają relacji z Bogiem. Albo ich relacja z Bogiem jest na zasadach dziękuję, proszę, przepraszam. To jest relacja z Bogiem. Dziękuję, proszę, przepraszam. Tak, tak. To jest, ale wiecie, co to znaczy? To jest w ogóle jakiś absurd. Ja na przykład nie wyobrażam sobie, że się z kimś przyjaźnie, że jestem z kimś w relacji i my funkcjonujemy na zasadach dziękuję, proszę, przepraszam. Albo zaczynamy się kontaktować wtedy, kiedy od siebie czegoś potrzebujemy. Tak? To nie jest relacja. Relacja to jest stan ciągły, ustawiczny i pogłębiający się, niosący ze sobą pewien potencjał rozwoju. Relacja powoduje rozwój. Kolejnej przestrzeni relacyjnej, czyli ona sama siebie rozbudowuje. Czyli tak naprawdę nie istnieje relacja, która nie jest rozbudowana. Jakbyśmy mieli relację z Bogiem ogarnąć, to ona się zaczyna w ten sposób i ona się poszerza. Ona będzie tak szła. Coraz większa, coraz głębsza, coraz wyższa. To jest niesamowita rzecz, bo więź z Bogiem, ona sama siebie będzie napędzała. To jest pewnego rodzaju perpetuum mobile. Ona się zaczyna, okay? Zaczyna się od momentu narodzenia z Bożego Ducha, tak? Ona teraz wymaga zgody Twojej osoby,
Twojej osoby, bo zaraz będę o tym mówił, bo osoba Boga, ona jest zgodna co do tego, że tej relacji chce. Czyli to, co na początku musisz zapamiętać, to jest to, że Bóg tej relacji chce. Cały czas. I co ciekawe, nigdy z niej się nie wycofa. Jeżeli ty się nie wycofasz z relacji z Bogiem, on się nigdy nie wycofa z relacji z tobą. Nigdy! Choćbyś padł na pysk jak pies Pluto, choćbyś zgrzeszył raz, drugi, piąty, dziesiąty, ok? Bóg nie wycofuje się z relacji z tobą. To jest religijna bzdura, że Bóg się obraża i że on się wycofuje z relacji. Każde cofnięcie się z relacji między człowiekiem a Bogiem leży po stronie człowieka. To człowiek się wycofuje. Jeżeli grzeszysz, to nie Bóg się wycofuje z relacji, tylko ty się wycofujesz. Skąd ja to wiem? Pierwsza Księga Mojżeszowa, czyli Księga Rodzaju, informacja o tym, co się dzieje, kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli. Pytanie, kto od kogo się odwrócił? Bóg od nich, czy oni od Boga? Oni od Boga, czyli oni grzeszą, oni upadają i natychmiast do ich umysłu przychodzi jakaś taka przestrzeń, której nie było wcześniej. Bóg już nas nie lubi. W związku z tym schowajmy się przed Bogiem, prawda? No i widzimy tutaj Boga, który jest wszystko wiedzący, czyli on wie, co oni narobili już, tak? Ok? I telepyt, Adamie, gdzie jesteś? Ok? Czyli on do tego grzesznego Adama, Adama, który upadł, Adama, który chowa się w krzakach, Adama, który w ogóle ma jakieś już lewe zajawki na temat swojego wyglądu, swojej sytuacji z nią, Adamie, gdzie ty jesteś? Mówi, że on go szuka, ok? Szuka go. Bóg nie wycofuje się z relacji, nawet kiedy zgrzeszysz. Nigdy. Nigdy. Ale grzech, rozumiesz, on doprowadza do tego, że w twoim umyśle powstaje jakby zwrot myślowy i Bóg przestaje być dla ciebie jasną, klarowną postacią. Rozumiecie, na czym polega cała specyfika zajścia? Pamiętajcie, Bóg nigdy nie odwraca się od nowego stworzenia. Nigdy. Tak jak nigdy nowe stworzenie nie może pójść do piekła, nigdy, nawet żeby nie wiem, co narobiło w swoim życiu, to ono nie może pójść, bo to jest nowe stworzenie przyporządkowane do kultury nieba. To jest z tego samego materiału, co niebo. Twój duch jest z tego samego materiału, co niebo. Twój duch nie zmieści się w kategoriach piekła. Nie może być w kategoriach piekła. Nie nadaje się. Rozumiesz? Nie nadaje się. Nie istnieje coś takiego, jak odejście od Boga. Takie coś nie istnieje. Istnieje zagubienie się, istnieje, proszę ciebie, odwrócenie się, ale nie istnieje odejście. Prawda? Nie ma czegoś takiego jak odejście. Przecież to wiemy doskonale, jak wygląda to też w naszym życiu. Jakkolwiek mogłeś w życiu nisko upaść, prawda? Ty wiedziałeś, że ty należysz do Boga. Oczywiście nie mogłeś tego nikomu udowodnić, bo już nie posiadałeś świadectwa na to. Tak? Bo siedzisz w grzechu, siedzisz w kompromisie, ok? I ty wiesz, że jesteś spalony dla społeczeństwa, ok? I ty wiesz, że w ogóle już nie posiadasz możliwości na tą chwilę, żeby się przebić, o ile nie wyjdziesz z tego grzechu, tak? Ale ty wewnątrz swojego ducha wiesz, że Pański jest. No. Ty wiesz, no ale nikomu tego nie udowodnisz. Zadziwia cię to, że siedzisz w grzechu, a modlisz się innymi językami? Zadziwia to cię, że siedzisz w grzechu, proszę ciebie, a masz proroczy wgląd, to cię zadziwia, jesteś, w ogóle rozumiesz, ale też zrzucasz to wszystko, bo od razu ci przychodzi do głowy, że to jest cielesne, że to po prostu nie może być z Boga, no bo jakże siedząc w grzechu, ty możesz takie rzeczy robić. No a niestety możesz, bo twój duch nie grzeszy. Grzeszy twoja dusza i twoje ciało. A twoja dusza i twoje ciało to nie jesteś ty. Tak? Tu się kłania 7 rozdział listu do Rzymian, studium całego tego listu, prawda? Gdzie Paweł wyraźnie wykazuje te rzeczy, ale też nie czas, żebyśmy o tym mówili. Chcę, żebyśmy zrozumieli, że więź z Bogiem, ona jest ściśle związana z naszą decyzją. Czyli jeżeli ty chcesz mieć więź z Bogiem, chcesz, żeby się ona rozwijała, to tak będzie. Jeżeli nie, to nie narzekaj na Boga, nie narzekaj na okoliczności, nie narzekaj na Kościół, tylko zacznij narzekać na duszę swoją. Bo to ty rozwalasz tą relację. To jest twój prywatny interes. Tu nie ma w tym udziału mąż, żona, dzieci, śmieci, pastor, wszystko to wokół. To nie jest winne temu. Dusza twoja winna jest. I dusza twoja pokutować ma. To jest bardzo prawdziwe. Żadnego potępienia nie ma dla twojego wewnętrznego człowieka, ale dla twojej duszy jest potępienie. Po prostu. Twoja dusza jest potępiona, stępiona. Potępiony to znaczy stępiony, nieużyteczny do tego, aby coś z tym robić. Weź tępym nożem, ogólnie pomidora. Proszę bardzo.
ubrać się w pięć, to powiesz na te całe zajście i nie będę tego robił. No dlaczego? No bo masz tak naprawdę ani wina pomidora, rozumiesz? Wina głupoty, ponieważ nóż nie nosi. Przytępiony nóż, tak? Dusza przytępiona, dusza potępiona, ona realnie nie ma żadnej relacji z Bogiem, musi wyjść ze swojej patologii. Zostaniemy dzisiaj jedynie na tej sesji w Księdze Pieśń nad Pieśniami. Pierwszy rozdział, od 2 do 4 wersetu. Jest napisane, niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich, ach, Twoja miłość jest słodsza niż wino. Wyborna jest wolność Twoich olejków, Twoje imię jak najlepszy olejek na domaści. Dlatego miłują Cię dziewczęta. Pociągnij mnie za sobą. Pobiegnijmy. Wprowadź mnie, o królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić Tobą. Upajać się Twoją miłością bardziej niż winem. Słusznie Cię miłują. Widzimy tutaj, że wiara, że jakby podstawą relacji naszej z Bogiem jest wiara w to, że Bóg zawsze zaczyna. O co chodzi z Bogiem? Bóg zawsze zaczyna. Bóg zawsze jest na posterunku relacji. Pamiętaj o tym. Do końca swoich dni pamiętaj o tym, że Bóg zawsze jest na posterunku relacyjnym. On non-stop czeka na to, że ty zechcesz relację kontynuować. Więc cokolwiek dzieje się w Twoim życiu, cokolwiek się dzieje w Twoim życiu, pamiętaj o tym, On jest na posterunku. To mówi nam Słowo. Pociągnij mnie za sobą. On jest chętny w pociągnięciu za sobą. No ja Ciebie pociągnę, tylko chciej. Zobaczcie, co ta odrobienie za mnie. Pociągnij mnie, ja chcę, żebyś mnie pociągnął. On nie pociągnie, jak Ty nie chcesz. Bóg nikogo nie pociągnie, jak się nie chce. Ale Bóg każdego pociągnie, jak się chce. Jak do mnie ktoś przychodzi, ja mam taką słabą relację z Bogiem, co mam zrobić? Ja mówię, dać się pociągnąć. Bo Bóg nie ma do Ciebie żadnego żalu. Bóg nie ma do Ciebie pretensji. Bóg nie widzi żadnego Twojego upadku, ani Twojego mankamentu. Ty go widzisz, ale nie Bóg. Ludzie myślą, że jak oni widzą swój mankament, to Bóg widzi ich mankament. Takie myśli. Nie. To nie oznacza, że ten mankament ma zostać w Twoim życiu, bo jeżeli ten mankament zostanie w Twoim życiu, to Ty zawsze będziesz miał ciężar, który przewidzi Ci przeszkadzał w biegu. Co jest napisane w liście do Hebrajczyków? Zrzućcie ciężar, tak? Tam jest napisane i wszelki grzech. Oryginał nie mówi wszelki grzech. Oryginał mówi, zrzućcie ciężar spowodowany przez wszelki grzech. To jest wielka różnica. My mamy złe tłumaczenia, to są złe tłumaczenia. To jest nieprawda, bo ty nie zrzucasz z siebie grzechu. Grzech zrzuciłeś. Rozumiesz? Grzech nie panuje nad tobą. Natomiast to, co się zdarza w twoim życiu, tak, to jest ciężar, tak, który ty z powrotem bierzesz do swojego życia. Ale mówię, zrzućcie to, bo to was będzie obciążało. Każdy kompromis, tak, każdy układ ze światem, tak, każdy układ z religią, każdy układ z ciałem jest ciężarem spowodowanym przez grzech. Tak? I ty, mając to w swojej duszy, nie będziesz mógł mieć relacji z Bogiem, ale nie dlatego, że On tego nie chce, tylko dlatego, że ty nie możesz. To jest coś takiego, że na przykład wyobraź sobie, że idzie sobie Bóg, proszę ciebie normalnie, proszę ciebie krótkie spodenki, proszę ciebie buty do biegania i wychodzicie i my biegniemy, tak? A ty stoisz, masz wielki plecak i masz 70 kg w plecaku, bo mówi, kamal, lecimy? A ty wiesz, zajechany jak koń szmaciarza, zgięty, proszę ciebie, co mam zrobić? Bóg mówi, jak to co robić? Lecimy! Ale jak lecimy, Boże? Pociągnij mnie za sobą! Bóg mówi, bardzo chętnie, tylko zrzuć ten ciężar. Zrzuć to z siebie. Ja? A kto? Przecież nie ja, ja nie mam. Zobacz, ja jestem dla ciebie wysportowany, wielki człowieku z obliczem. Ja jestem wolny. Ja jestem wolny. Ale to ty masz ciężar. Ale on cały czas to mówi, rozumiesz? I te pociągnij mnie za sobą, to jest związane, Boże, zrzucam z siebie ten ciężar. Zrzucam z siebie ten ciężar. Zrzucam ciężar. Tylko trzeba chcieć. Trzeba się zdecydować na to. Bo on zawsze jest na posterunku relacji. I teraz zobacz, co się dzieje dalej. Tu jest pokazane, że on się tobą zachwyca.
i on cię do siebie pociąga. Czyli w ogóle o co chodzi w relacji z Bogiem? Bóg jest zachwycony twoją osobą. Ludzie do mnie mówią, ja się nie lubię, mówią. Dlatego zobaczcie, ja występuję jak lew przeciwko takim rzeczom jak kompleksy, tak samo poniżenie, brak akceptacji, odrzucenie. Przecież to są ciężary wszystko. Przecież ja mówię, człowieku, jeżeli ty nie zobaczysz, że jesteś atrakcyjny dla Boga, to ty nie rozwiniesz relacji z Nim. Wiecie, dlaczego ja mam relację z Bogiem? Bo ja jestem przekonany o tym, że On jest we mnie zakochany. To działa odwrotnie. Ludzie chcą odczuwać w sobie zakochanie wobec Boga. I muszę cię rozczarować. To się nazywa uwolnienie ogólne. Rozczarowanie. Uwolnienie uchwałów, które zostały rzucone na głowy przez różnego rodzaju sytuacje religijne i społeczne. Otóż Słowo Boże mówi, że na tym polega miłość do Boga, że On nas umiłował. Jest to dalej też patologicznie dla tych, którzy nie zrozumieli tej poprzedniej frazy. Nie myśmy Go umiłowali. A ludzie mówią, a ja chcę miłować Boga. Ja mówię, weź. Mówię, zrozum, co ty do mnie mówisz. Ludzie do mnie przychodzą i mówią, ja bym tak chciał kochać Boga, tak bardzo. Ja mówię, zrozum. Ty wykraczasz poza system. Tak jakbyś po prostu inny kosmos chciał cię zobaczyć. Słowo Boże mówi tak, nie myśmy Go umiłowali, lecz On nas umiłował, więc na czym polega początek miłosnej relacji? Na tym, że ja wierzę, a wiara jest pewnością tego, czego nie widzę, jest pewność tego, czego nie widzę, że On mnie umiłował, a więc oglądam siebie i widzę w sobie same mankamenty. Widzę, że jestem taki, 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 taki w mojej duszy. Nie sięgam tego, 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 zawalam to, czy tamto. I ja w tym stanie muszę stanąć i przez wiarę uznać, że On jest, że On oszalał na moim umyśle. I to jest początek wyzwolenia do relacji. Początek, dlatego to jest napisane, kochaj bliźniego swego jak siebie samego, a więc miłość własna w Chrystusie Jezusie jest początkiem wejścia w głęboką relację z Bogiem. Ja muszę się kochać. Rozumiesz? Świat i religia będzie nazywa to pychą. Mówią, ty jesteś pyszny, ty jesteś arogancki. A ja nie jestem pyszny ani arogancki, ja po prostu siebie kocham. Ja siebie kocham, ja siebie szanuję, ja mam dobre zdanie na swój temat. Rozumiesz? Dlatego też nie potrzebuję na przykład kogoś, kto będzie do mnie mówił w samych superlatywach. Ja w ogóle nie potrzebuję tego. Ponieważ mam o sobie dobre zdanie. A więc czy ktoś mnie chwali, czy mnie gani, w ogóle mnie tu nie dotyka. Jestem pewnego rodzaju suwerenną strukturą duchową. Bóg mnie pochwalił, więc nie ma znaczenia, że ktoś mnie gani. Ok? Bóg mnie pokochał, a więc nie ma znaczenia, jakie ja mam uczucia, rozumiesz, wobec duszy swojej. Ja uznaję, że jestem wart tej miłości. Ja jestem wart tej miłości. Jakże wiele u ludzi by to zmieniło, gdyby zrozumieli, że są warci tej miłości. Nie doszłoby do wielu walk z grzechem w ogóle, do wielu przepychanek z diabłem. Ok? W ogóle nie doszłoby do tego. Wartość, rozpoznanie swojej wartości, to jest początek miłosnej relacji. I teraz z tego miejsca On zawsze pociąga człowieka. Rozumiesz? Jak ja sobie rozpoznałem umiłowanego Bożego, tak? To nawet kiedy ja upadam, ok? To ja wiem, że On stoi i On pociąga mnie do siebie. On pociąga mnie do siebie. Druga rzecz, pieśń nad pieśniami 1, 5, 6. Śniada jestem, lecz piękna, o córki jeruzaleńskie, jak namioty Kedary, jak zasłony Szalma. Nie patrzcie tak na mnie, że śniada jestem, że opaliło mnie słońce. Synowie mojej matki rozgniewali się na mnie, kazali mi pilnować winnicy, że nie ustrzegłam swojej własnej winnicy. Zobaczcie.
Śniada jestem też piękna. Patrzcie, co ona. Ona była ciemniejsza, ta dziewczyna, niż inne. Ogólnie było to uznane za problem w tamtym rejonie. Jaśniejsza karnacja oznaczała piękniejszą kobietę, lepszą partię. Jaśniejsza karnacja u kobiet powodowała, że miały więcej adoratorów. Czym ciemniejsza kobieta, czym ciemniejszą miała karnację, tym mniej była atrakcyjną osobą. I teraz co ona mówi? Śniada jestem, lecz piękna. Wiecie, co to znaczy? Ona olewa, czy ktoś ją nazywa piękną. Co to jest? Świadomość tożsamości, to o czym powiedziałem przed chwilą. Śniada jestem, lecz piękna. Po prostu. Zabiłem człowieka, przynajmniej o jednym wiem. Trułem dzieci narkotykami. Byłem zboczeńcem seksualnym. Rozumiecie? I w ogóle mnie to nie rusza. W ogóle mnie to nie rusza. Mam 8 lat szkoły podstawowej, 10 lat więzienia ze sobą. W ogóle mnie to nie rusza. Ja się świetnie poruszam w środowisku ludzi z wyższym wykształceniem. Ja się świetnie poruszam w środowisku ludzi, którzy nigdy nie dotknęli przestępczości. Rozumiecie? Ja się świetnie poruszam wśród ludzi, którzy są w ogóle super ludźmi, którzy byli w ogóle filantropami od urodzenia. Rozumiesz? A ja byłem od urodzenia, to ciebie bydlę. Ale kiedy przyszedłem do Jezusa, ja znalazłem swoją tożsamość. Nie ma we mnie za grosz wstydu. Ja bezwstydny jestem. Bezwstydny. Wiecie, że to jest w ogóle, że bycie bezwstydnym to jest zaleta? Zobaczcie, co nas zrobili w tym kraju. Byś się wstydził. Mówicie. Ty byś się wstydził. Jaki prawo to było? Pan się nie wstydzi. Jak na ulicy, pan się nie wstydzi, tak mówicie, mówię, pan się nie wstydzi, do tego pani idzie? Pan się nie wstydzi? No, pan się wstydziła. Ja się nie wstydzę. Śniada jestem, lecz piękna. Świadomość tożsamości. Żeby relacja z Bogiem, ona mogła płynąć, poszerzać się, ty musisz mieć świadomość swojej tożsamości w Chrystusie. Głęboką świadomość. 24 godziny na dobę. Głowa wysoko podniesiona. Rozumiesz? Pierś do przodu, szabla w dłoni. Rozumiesz? Ułamę. Świadomość twojej tożsamości. Zobacz. Ciekawą rzecz. Szósty werset tutaj jest ciekawy. Nie patrzcie na mnie, że śniada jestem, że opaliło mnie słońce. Synowie mojej matki rozgniewali się na mnie, kazali mi pilnować winnic, lecz nie ustrzegłem swojej własnej winnicy. Synowie mojej matki. Kim są synowie jej matki? No i bracia. I oni do niej mówią, ty się nie wynoś tak bardzo. Ty nie mów, że ty jesteś taka piękna. My cię znamy od urodzenia. My wiemy, kto ty jesteś. Zawsze, kiedy zaczynasz budować głęboką relację z Bogiem, tak? Wokół twojej osoby zaczynają znajdować się ludzie z twojego środowiska duchowego, którzy będą naciskali na ciebie i próbowali zniszczyć świadomość twojej tożsamości. To będą twoi bracia. Synowie twojej matki. Matka w Biblii jest symbolem Kościoła. To będą ludzie, którzy będą mówili, strzeż się, strzeż winnicy swojej, strzeż się. A ona mówi, nie ustrzegła. Poszła w to na maksa. W relacji idzie się na maksa! W relacji idzie się na maksa. Tam nie ma punktu zatrzymania.
Ty musisz zdecydować, że w relacje z Bogiem pójdziesz na maksa, że poniesiesz wszelką konsekwencję społeczną i religijną, a walcz to wszystko. Walcz w system społeczny i religijny, który cię otacza. Relacja jest number one. Tu o to chodzi. Jak ktoś staje na drodze twojej relacji z Bogiem, pogłębianiu jej, poszerzaniu, wywyższaniu, tak? Jest to duchowy wróg. Chociaż może być to twój brat, może być to żona, może być to mąż, mogą być to dzieci. Rozumiesz, o co chodzi? Po prostu. Dzwoni do mnie ostatnio człowiek, taki kobieta, taka do mnie dzwoni, mówi do mnie tak. Przyjąłem uzdrowienie. Poszłam do pastora, do mojego kościoła. Powiedziałem do niego, przyjąłem uzdrowienie. Jestem zdrowa w imieniu Jezusa. A on do niej mówi, uważaj, mówi do niej, to różnie bywa. Ale będę się o ciebie modlił. Ona mówi, ale nie chcę, żebyś się o mnie modlił, bo jestem zdrowa. Ale będę trwał w modlitwie. Wiesz, różnie bywa. No przepraszam. Rozumiecie? Ja w ogóle nie uważam, żeby ten człowiek miał złe intencje. Ja w ogóle nie uważam, bo uważam, że jest to narodzony z Bożego Ducha, czy przynajmniej tak przypuszczam, że jest narodzony z Bożego Ducha. Ale zakładam, że jest narodzony z Bożego Ducha. Uważam, że on nie ma złych intencji, ten człowiek. Tak? Nie ma złych intencji. W jednym kościele modliłem się o kobietę, która przyszła i mówi tak. Mam raka. Ja mówię, to jest dobra wiadomość. Ponieważ mówię, pomodlę się o ciebie, ten rak umrze. Wiecie, co ludzi pociąga, jeżeli chodzi o usługę? Pewność wiary, którą posiadasz. Ja kiedykolwiek idę usługiwać ludziom, tak, to staję w perspektywie absolutnej pewności, bo jestem pewny. I ta kobieta, jej poziom wiary tak wzrósł, rozumiecie, bo ona miała iść w ogóle na operację, tak? Położyłem na nią ręce, ona upadła pod mocą, ona wstała i mówi, jestem zdrowa. Mówię, halleluja. I ona do mnie dzwoni mniej więcej za jakieś 2 tygodnie i mówi do mnie tak, i płacze przez telefon. I mówi do mnie, pastorze, mówi, ja mam problem, ja mówię, z czym masz problem? Mówi, dobrze, już tak dobrze się czuję, jest wszystko ok, mówi, ale moja pastorowa powiedziała, że ja muszę iść na tę operację. Postanowiłem w sercu swoim, że nigdy nie pojadę do tego kościoła. Nie wiem, jakie pieniądze mi wydają. Mówię, dalej zmieni pastor. Rozumiecie? Ta pastorowa nie chce dla niej źle. Bo to jest jej siostra w Chrystusie. Rozumiecie, o co chodzi? Ona robi to z czystych intencji. Tylko, że ona nie posiada absolutnie żadnego zrozumienia zagadnienia. Ci bracia też nie rozumieli zagadnienia, że ona uważa się za piękną, że ona jest warta oblubieńca. Oni mówili, ty jesteś gorsza, ty jesteś ciemna, uspokój się, strzeż winnicy, siedź jadości, tam się może żyć. Rozumiesz? Nie wylatuj tam. W ogóle w tamtym, wiecie co oznaczało strzeż winnicy swoje? Chodziło o to, żeby ona nie poszła z oblubieńcem do łóżka. W ogóle o to chodziło. Rozumiecie, na czym rzecz polega? To jest erotyczna księga. Pieśń nad pieśniami to jest księga erotyczna. Teolodzy się mają z tym wielki problem. Tak? Tu jest wszystko opisane łącznie z seksem moralnym. Niedługo będę nagrywał nauczanie na temat seksualności, to się nam pomogę. I puszczę to ludziom w Polsce. Żeby zrozumieli w ogóle, muszą się ludzie puknąć, musi przeskoczyć coś w bani. Oni mówią, strzeż winnicy swojej, to trzeba w ogóle się dowiedzieć, co oznaczały te zwroty w starożytnym Izraelu. A on mówi, nie ustrzegła. Dlaczego? Co to znaczy? Jaki jest wymiar duchowy tego zjawiska? On mówi, ja wiem, kim jestem dla niego. To mój król. Ja wiem, kim jestem dla niego. Tu nie ma mowy o tym, że bo ona doskonale wie, kim on jest, ale relacja, twoja relacja z Bogiem jest ściśle związana z tym, że ty musisz wiedzieć, kim ty jesteś dla Boga, a nie kim Bóg jest dla ciebie.
Kim Bóg jest dla ciebie, to na każdej drzwi się dowiesz. Proszę ciebie. Ale nie dowiesz się, kim ty jesteś dla Boga, jeżeli ty tego nie przeżyjesz wewnętrznie. Jeżeli ty nie przyjmiesz przez wiarę tego, że jesteś skarbem w Jego oczach. Skarbem. On za ciebie wydał swojego Syna. Wiesz, co to jest? Syna się pozbyć. Ci z was, co mają dzieci, to się odnoszę do waszego instynktu ojcowskiego, macierzyńskiego. Syna oddać. Dziecko oddać za ludzi. Zabić dziecko za obcych ludzi. Za ludzi jeszcze wrogo do ciebie nastawionych. Że Bóg oddaje swojego Syna za ludzi, którzy są wrogo nastawieni do Niego. Są wrogowie Boga, przyjaciele diabła. No przepraszam bardzo, jaki jest wymiar większy? Nie ma większego wymiaru ludzi. I trzeba uwierzyć w to, że On zrobił to, ponieważ kocha nas. Skoro On nas tak kocha, to On zawsze będzie na posterunku tej miłości. Bo to po takiej akcji oddania Syna za nas w ogóle niemożliwa jest, żeby się wycofać. To jest ostateczny akt desperacji miłosnej. Ostateczny akt desperacji On zrobił. Ostateczny akt desperacji. I teraz już mówię, ja mam taką trudność w relacji z Bogiem, ale weź mnie, kurczę, bo cię mówię, mordę strzelę, sznef nie ma. Jestem w procesie uświęcenia, więc mieli tak zapewne. Bezkompromisowość. Tym wszystkim, którzy są wokół nas, musimy prosto w twarz mówić, jak bardzo Bóg nas kocha. Ale żeby to mówić, musimy w to wierzyć. My musimy w to wierzyć. My musimy stać w wierze. Stać w wierze, nawet jeśli upadniemy, nawet jeśli się uszargamy, to musimy stać w wierze. Stawać i powiedzieć, wiem, że mnie kochasz. No pokaż, jak mnie kochasz! Nie odwracajmy tego procesu. Nie mówmy, pokażę ci, jak cię kocham. Bo wejdziesz w uczynkowość. Bo wejdziesz w prawo. Rozumiesz? Nie pokazuj Bogu, jak go kochasz. To bzdura religijna. Pokaż Bogu, jak go kochasz. Nie. Ja nie pokazuję nigdy Bogu, jak go kocham. Wiesz dlaczego? Dlatego, że to, co ja nazywam miłością do Boga, tak? Tak naprawdę jest świadomością Jego miłości do mnie. Moja miłość do Boga to świadomość Bożej miłości do mnie. To tak w ogóle działa. Rozumiecie? To w ogóle tak działa. Ja się nie spinam, żeby kochać Boga. Jak ja bym się spinał, żeby Boga kochać, to niech ja pejsy wyrosły z nerw człowieku. Zaprzyj się wszystkiego na rzecz intymnej relacji. Jeżeli będzie to kosztowało cię rozwalenie jakiejkolwiek ludzkiej relacji, to zrób. Rozumiesz? To się nazywa ortodoksja chrześcijańska, o czym mówię. Ortodoksyjnie jesteś. Kolejna rzecz, Pieśń nad Pieśniami 1:7-8. Powiedz mi Ty, którego miłuje moja dusza, gdzie pasiesz swoje stada? Gdzie postój wyznaczasz w południe, abym nie musiała błąkać wśród staw Twoich towarzyszy? Jeżeli tego nie wiesz, najpiękniejsza wśród kobiet, to idź śladem owiec i paś swoje koźlęta przy szałasach pasterzy. Wiesz, o czym mówi ten fragment? O zgodzie na ukierowanie się. Bóg mówi do ciebie tak, daj mi zgodę, abym cię pokierował w tej relacji. Nie bój się tego, że cię źle pokieruję. Chcę, żebyś nie musiała się błąkać. W relacji nie ma zbłąkania. Relacja z Bogiem, ona wyklucza zbłąkanie. Wiecie, ja się nie błąkam. Jak ja widzę człowieka, który się błąka, to ja chcę go uwolnić od demonów. Jest taki demon, lub też zespół demoniczny, nie jestem tego do końca pewny. Nazywa się duch kanina. Rozumiesz? To są ludzie, którzy się błąkają. Oni się błąkają. Nie potrafią znaleźć swojego miejsca w życiu. Jak już nawet gdzieś osiądą w jakimś kościele, to dalej się błąkają w duszach swoich. Oni nie wiedzą, co mają zrobić ze sobą. Chodzą człowieka jak zbłąkane owce. Ja mówię, ty jesteś do uwolnienia. Chodź. Rozumiesz? To jest duch Kaina. To jest przekleństwo rzucone na Kaina. Tak?
będziesz się błąkał po tej ziemi. Bóg mówi, ja nie chcę, żebyś się błąkał. Ja nie chcę, żeby się twoje uczucia błąkały. Ja nie chcę, żebyś miał młynka w uczuciach. Rozumiesz? Młynek w uczuciach w ogóle. Żeby w głowie był jakiś młyn u ciebie. Ja chcę, żebyś był pewien 24 godziny na dobę, że prawidłowo idziesz. Ja się w nocy obudzę. Byś mnie obudził w nocy. Tak, ja wiem, dokąd ja idę w życiu. Ja wiem, dokąd idę. Ja w ogóle wiem, dokąd ja zdążam. Zapytajcie mojej żony, jak ja funkcjonuję. Ja w ogóle wiem i dokąd ja się, jak ja podążam, rozumiecie? Ja wiem. Ja w ogóle nie mam czegoś takiego, że nie wiem. To też się pycha nazywa popularnie. Religia to nazywa pychą. Ale coś ci powiem. Jeżeli ty nie wiesz, tak? To ty się błąkasz. Albo wiesz, albo nie wiesz. Jeżeli wiesz, to jesteś stabilny. Jeżeli nie wiesz, to ty się błąkasz. Co ja mam zrobić? Ja mówię, wiesz, można się zastanawiać, co się ma zrobić. Proszę ciebie, dzień, dwa, trzy. Ale przepraszam, nie trzy miesiące. Kenneth Hagin fajnie mówił, ktoś go zapytał, bracie, czy dużo pościsz? On mówi, coraz mniej, bo coraz więcej wiem, co robić. Po co mam pościć, jak wiem, co robić? W jakim celu? Nie rozumiem. Nie jeść? No to co, to się nazywa głodówka. Chcesz mieć głodówkę, to zakładaj głodówkę, to jest ten problem, tak? Ale proszę cię. Hegel też mówił ciekawą rzecz, mówi, nie zdarzyło mi się pościć dłużej niż 3 dni, ponieważ trzeciego dnia wiedziałem, dokąd mam iść już. To też, ja nie mówię, też mam prowadzenie pość 40 dni. Pewnie tak cię Bóg prowadzi. Halleluja. W porządku. Jestem z tobą w tym temacie. Rozumiesz? I idziemy do przodu. Szukaj swojego kierunku. Tak? Ale ja znam swój kierunek. Był czas, że dużo pościłem. Szukałem kierunku. Tak? Ale też nie trwało to w ten sposób. Ja mogłem pościć 6 dnia, przecież ja łapałem azymut. Tak? Odcinałem się, modliłem się, nie jadłem, różnie bywało, także nie piłem w ogóle. Modliłem się, trwałem w wierze pro ciebie, wyłapałem kierunek. Dziękuję uprzejmie, śniadanko, proszę ciebie, lunch i lecę do przodu. Siłownia, wiesz, to tak, no przecież. O to w ogóle chodzi w życiu. Chodzi o to, żebyś nie musiała się błąkać. I mówi, jeżeli tego nie wiesz, to ja jestem tym, który ciebie poprowadzi. Ja dzisiaj dałem Bogu zgodę na to, żeby On mnie w relacji poprowadził. On używa do tego ludzi, On używa do tego różnych rzeczy. Okej? Okay? Różnych rzeczy. Ja się nie spinam dzisiaj. Bo ja uwierzyłem, że On poprowadzi mnie w relacji. Jeżeli ty się zgodzisz na relację, On cię w tej relacji poprowadzi. On cię pociągnie tam. On cię pociągnie tam. Nie bój się, że cię nie pociągnie. Nie bój się. On mówi, ja dam radę. Jestem Bogiem. Od ciebie potrzebuję tylko zgody. Żebyś dał mi rękę i pójdziemy tam. My tam pójdziemy. Zobaczcie, jest napisane 1:9-17. Przyrównam ciebie, moja przyjaciółko, do klaczy w wodzach faraona. Przepiękne są twoje lica wśród klejnotów, a twoja szyja wśród korali. Robimy ci klejnoty złote, nabijemy srebrem. Dopóki król jest przy stole biesiadny, mój nart wydaje swą woń. Ej, ciekawy werset. Dopóki król jest przy stole biesiadny, mój nart wydaje swą woń. To jest odpowiedź dla wielu usługujących, tak zupełnie na marginesie. To jest odpowiedź dla wielu usługujących, dlaczego nie dzieją się rzeczy w ich służbie. Dlaczego ich nart przestał wydawać swą woń. Czyli dlaczego ich perfumy przestały dobrze pachnieć? Niby są uperfumowani, ale nie czuć tych perfum. Dopóki król jest przy stole. Dopóki ja jadam z Bogiem. Jadanie z Bogiem, codzienne bycie z Bogiem, codzienna rzecz. Jeżeli ja jadam codziennie z Bogiem, tak? To ja pachnę tym Bogiem. Jeżeli ja nie jestem codziennie z Bogiem, to ja przestaję pachnieć tym Bogiem. Zaczynam jakoś inaczej pachnieć. Pachnę religią, pachnę systemem, tak? Pachnę czymś tam, ale nie Bogiem.
Ale lecimy dalej. Mój miły jest mi wiązką mirry położoną między moimi piersiami. Gronem henny z winnic Egdady jest mój miły. Jakże jesteś piękny, jakże jesteś piękna, moja przyjaciółka, jakże jesteś piękna. Twoje oczy są jak gołąbki. O, jakże jesteś piękny, mój miły, o, jakże uroczy. Nasze łoże w zieleni, belki naszego domu cedrowe, nasze stropy cyprysowe. Miłosna relacja oparta na dawaniu i przyjmowaniu. Zobacz, co tam się dzieje. Tam jest miło, zobacz, tam zachodzi dialog, bardzo silny dialog. Oni się wychwalają. Czy ty w ogóle kiedyś myślałeś o tym, że Bóg cię wychwala? Przyszło ci do głowy takie coś? W ogóle przyszło ci do głowy, że Bóg mówi do ciebie, o, jakże piękna jesteś moja przyjaciółko, jakże piękne twoje oczy jak gołąbki. Czy tobie to przyszło do głowy, że Bóg tak cię traktuje? O, jakże piękna jesteś. O, jakże piękna jesteś. Jakże podobasz mi się. To jest Boży głos do człowieka, do jego człowieka. O, jakże piękny jesteś. A religia do ciebie mówi, o, jakże jesteś brzydki, heretycki, zniszczony. Widzisz? Nie wiem, kto z was się wychowywał w rodzinach wielodzietnych, ale w ogóle jest nieciekawa rzecz. Jest zupełnie inna zależność między rodzeństwem. Ja mówię o zdrowych rodzinach. O zdrowych rodzinach. W ogóle nie biorę pod uwagę teraz patologicznych rzeczy. Ale jest inna relacja między rodzeństwem, a inna między rodzicami a dziećmi. I w rodzeństwie. I też konflikty są zupełnie inne między rodzeństwem, a między rodzicami a dziećmi. I też rozwiązania tych konfliktów są inne między rodzeństwem, a rodzicami, a dziećmi. Dlaczego? Dlatego, że rodzic ma, normalny rodzic ma głęboki, miłosny stosunek do swojego dziecka, bez względu na to, co dziecko zrobiło. Natomiast brat czy siostra, oni nie mają takiego stosunku. Oni się razem wychowują, razem żyją, razem się biją, razem na siebie krzyczą, oni są razem i ich w ogóle szacunek do siebie jest niewielki. Bardzo niewielki szacunek rodzeństwa do siebie. Oni jak wyrastają później, no to tamtego szacunku nabierają w wyniku tego, że dorosli, ale w dzieciństwie to w ogóle nie ma żadnego, że się w mordę leje jeden drugiego, który ciebie się w ogóle tam nie pyta. Tak? To ty, mój brat! No, normalna siora! Takie coś, co mogę pro ciebie stłamsić, o ile pro ciebie siła mi na to pozwala. Prawda? I domagać się od tego brata czy od siostry, żeby był dla mnie dobry, bo ty musisz, prawda? A jak coś ze brat czy siostra zrobi złego, to mu się to wyciąga i jest pierwsza, żeby to po matce. Albo zachowujesz się taką matkę się tu. Wiesz, o co chodzi? Taki to jest system. Natomiast rodzic, on ma zupełnie inną relację. Rodzic widzi mankamenty, ale rodzic kocha. Tak? I teraz tutaj następuje głębokie zrozumienie tego, jak Bóg bardzo, tak? Jak On bardzo nas wywyższa w swoim sercu. Wiesz, relacja z Bogiem, ona musi być związana z Twoją świadomością tego, że Bóg Ciebie wywyższa w swoim sercu. Bóg Ciebie ogląda jako skarb. I nieważne jak Ty, pamiętaj, jeżeli Ty siebie nie oglądasz jako skarb, to znaczy, że Ty musisz pobudować z tego zjawiska. Bo Twoim zadaniem jest określać siebie takim, jakim Bóg Ciebie określa. O ile Bóg mówi do Ciebie, gołąbko moja umiłowana, jakże piękne są oczy Twoje, a Ty stajesz przed lustrem i mówisz, kurczę, jakaś taka jestem w ogóle. Jakaś nijaka, jakiś taki nijaki jestem. Taki hamper. Jestem. A Bóg mówi, gołąbko moja umiłowana, a ty mówisz, że jesteś ham, debil, albo że jesteś brzydka, albo że masz krzywe nogi, albo jeden cycek większy. Ty masz zawsze z czymś problem ze sobą. Zauważysz, stop jakiś problem u człowieka. Bóg mówi, gołąbko moja umiłowana, jakże piękne są oczy twoje. A ty mówisz, jakie te oczy mam takie, jakie mam oczy, bo chciałeś inne oczy. Jakie to oczy? Jaki?
kurczę, zrozumcie mnie. Nie przekładajmy relacji ojciec-dziecko na relację brat-siostra. Nie patrz na siebie tak, jakby patrzył na ciebie brat czy siostra. Nie patrzysz w linii poziomej, żeby budować relację, musisz zbudować tożsamość, tak, którą Bóg objawia w swoim słowie, wobec twojej osoby. Jeśli Bóg widzi we mnie piękno, to teraz moja pokuta będzie polegała na tym, że ja muszę zacząć rozwalać wszelką formę kompleksu w moim życiu. Ja muszę to rozwalić. Ja muszę rozwalić wszelką formę jakiegokolwiek poniżenia siebie. O ile ja siebie będę poniżał, o tyle moja relacja z Bogiem będzie kulała. To bardzo proste. O, ja sługa nieużyteczny. Ja jestem sługą nieużyteczną. Ja mówię, no to ja wiem, co ci mam zrobić. Mówię, zastrzyk mi ci zrobił. Sługa, on jest sługa nieużyteczny. Ten do niego mówi, proszę ciebie, z nieba, że on jest gołąbka, jego umiłowana, będzie piękna, szyja, ładna, wszystko, super, już cię klejotami obierza. A nie, jestem sługą nieużyteczny. Taki ze mnie, marny, grzeszny, taki w ogóle jestem jakiś, rozumiesz? I on mówi, a potem, potem przychodzi mój pastorze, jakaś moja relacja z Bogiem spadnie. Mówię, przecież ty się spójrz na siebie, zobacz, jakie ty pastory. Zobaczcie, jak wyglądają rzeczy w relacjach międzyludzkich. Które małżeństwa, inaczej, jacy ludzie są w stanie znaleźć partnera do życia, męża, żonę, odpowiedniego. Wiecie, jacy ludzie? Ludzie, którzy mają pełną samoświadomość. Jeżeli ja mam pełną samoświadomość, znam swoją wartość. Nie jestem człowiekiem, który jest pyszny, ale ja znam swoją wartość, ja wiem, ile ja jestem wart, tak? To ja idę do drugiego człowieka bez żadnego problemu. Ostatnio rozmawiam z pewną osobą, dziewczyną, i ta dziewczyna mówi: Artur, czy to jest dobrze, żebym ja zaczepiła pierwsza chłopaka, który mi się podoba? Ja mówię: oczywiście. Ona mówi, bo mi całe życie mówiono, że to nie wypada. A ja mówię, ale kto ci to mówi? Kto ci to mówi? Świat ci to mówi. Dlaczego ci to świat mówił? Dlatego, że ten świat jest chory. Więc skąd pomysł, żeby nie podejść do chłopaka, który ci się podoba, wierzący człowiek, wypełniony Duchem Świętym, ty jesteś wierzący, wypełniony Duchem Świętym, podchodzisz, mówisz, słuchaj, byśmy się umówili może na kawę, kurczę, jesteś fajny chłopak, mówię, byśmy sobie powiedzieli, ja nie rozumiem takich rzeczy. Ja jej tłumaczę, musiałem powiedzieć, słuchaj, ja jestem facetem od urodzenia i ja wiem jedno, że jest, ja wiem w ogóle, znam mentalność mężczyzn i też wiem, co mówi Pismo Święte. W ogóle znam duchową rzeczywistość w tym temacie. I Bóg stworzył Adama i Ewę. Jest napisane, że jak Bóg stworzył Adama, to Adam sobie nie radził do końca. I teraz Bóg stwarza Ewę i teraz Adam ją widzi i mówi, oto jest, tak, ta postać, to co, on tego nie nazywa, jeszcze nie umie tego, tego mężatka to nazywa w ogóle. Tak jak by ze mnie coś wyjął, Artura, ona będzie tam miała. On był Ish, to w ogóle nie był Adam, to był Ish. A ona mówi, czyli mąż, Bóg stworzył męża, a potem Isza, to Isza jest, prawda? To ona wyszła z niego do Isza, to żadna Ewa była, to potem, o tym, Ewa to tak on ona wyzywał było. Bo wiecie, skąd powstało imię Ewa? Ewa to jest w ogóle, tak naprawdę, to było ubliżenie dla niej. Bo to było ciekawe, bo on jej zmienił imię, ona była Isza. A teraz, kiedy oni odpadli od Boga, odeszli, tak? To wiecie, jaka była pierwsza reakcja jego? To przez ciebie! To przez ciebie odpadliśmy, bo ty narobiłaś. I on zaczął mówić do niej Hawa, matka, czyli Ewa. Czyli on już ją przestał traktować jako żonę z siebie wyjętą, czyli część siebie, jako swoją kochankę, jako swoją ulubienicę. I mówi, ty jesteś matka, będziesz dzieci rodzić, siedź cicho, bo w łeb dostaniesz. Rozumiecie, na czym rzecz polega? No to bo ona wyzywał, te Ewa to było wyzwisko. Ewa jesteś, Hawa jesteś teraz. Już nie jesteś Isza. To trzasnęła od razu miłosna relacja między nimi po tym wszystkim. Wiesz, oni się nie pozbierali do końca życia. Do końca życia się nie pozbierali. Rozumiecie, że to jest w ogóle przedziwna rzecz. Ty musisz mieć głębokie zrozumienie wartości swojej. Wtedy relacja
I ty zrozum, tu nie chodzi o wywyższenie się, tylko określenie siebie. Ja w pokorze określam siebie. Ja wiem, kim jestem w Chrystusie, wiem, jaka jest moja wartość. Ja mówię do ludzi, słuchajcie mnie. Ja mówię, dlaczego mam cię słuchać? Mówię, bo jestem jednym z najlepszych nauczycieli na świecie obecnie. Ludzie, no przecież kurczę, ja nie rozumiem tego. Z takiego powodu właśnie. Ponieważ widzę świadectwo moich nauczań. Widzę ludzi wyjętych z kanałów. Widzę ludzi wyjętych z kanałów trwale. I to jest masowe. Więc mówię, słuchaj mnie. To ja mówię, czemu mam cię słuchać? Bo jestem apostołem. Więc mnie słuchaj, zaprowadzę cię w jakieś miejsce, pokażę ci przejście z punktu A do punktu B, nauczę cię i będę z tobą przy tym. Takie mam powołanie. Wiecie, ja mam tożsamość swoją. Jednocześnie siedzę, mogę z nim siedzieć na trawie, proszę ciebie, i sobie jeść frytki, bo ja mam wywalone na konwenansę. Rozumiesz, mnie w ogóle nie interesują konwenanse, po prostu mam głęboką samoświadomość. To nie jest pycha, to nie jest arogancja, tak? To jest świadomość. Świadomość. I to jest coś, co jest podstawą naszej relacji z Bogiem. On cię kocha, bo spowodował, tak? Wartość w tobie. Wiesz, tę wartość spowodował? On. On spowodował wartość i on kocha tą wartość. On kocha to, co sam stworzył. Ok? I ty musisz zacząć kochać to, co On stworzył, więc musisz zacząć kochać siebie, żeby mieć relację z Bogiem. I ona, ta relacja ma polega na dawaniu i przyjmowaniu. O, jakże jesteś piękna, o, jakże jesteś piękny. Cudowna jesteś, ty też jesteś najcudowniejszy. Jesteś najlepszy, ty jesteś najwspanialszy. Ja tak sobie chodzę. Czy ty rozumiesz, że pielęgnując tą rzecz, nie dotkniecie nic z zewnątrz? Będąc w tym stanie, rozumiesz? Cokolwiek z zewnątrz przyjdzie, będzie słabsze niż to, co masz. Właśnie jesteś na pułapie dawania i brania. Non-stop, 24 godziny na dobę. Adorujecie się. Wieczna adoracja. Wieczna adoracja. Jaki jest skutek takiej relacji? 2-3. Pisanie 2-3. Jak ja bądź wśród drzew leśnych, tak mój miły między młodzieńcami. W jego cieniu pragnę odpocząć, gdyż jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. 2-5. Okrzepił mnie plackiem z rodzynkami, posilił mnie jabłkami, bo jestem chora z miłości. A więc skutek tejże miłości, tejże relacji miłosnej, to jest odpocznienie i zaopatrzenie. To, czego pragną wszyscy chrześcijanie. Odpocznienie i zaopatrzenie. Jakbyśmy mieli jakby określić to, czym jest błogosławieństwo w naszym życiu, to błogosławieństwo składa się, tak, z różnego rodzaju odpocznień i zaopatrzeń. Koniec. Różnego rodzaju odpocznienia i zaopatrzenia. Na pułapie emocji, na pułapie myśli, na pułapie finansów, na pułapie zdrowia. Odpoczywam i jest mi zaopatrzony. Mam wszystko i jest mi super. Czego chce normalny chrześcijanin? Żeby mieć wszystko, żeby było mu super. Rozumiesz? To jest to błogosławieństwo. I ten człowiek, będąc przy tym wszystkim złamanym, tak, jest w stanie tymi rzeczami co? Operować, czyli rozdawać. Mam więc daję. Udzielam siebie. Jestem z ludźmi. Ja mogę być non-stop z ludźmi. Siedzimy z ludźmi do rana u nich w domach, modlimy się o nich. Rozumiesz, z liderami, jesteśmy u nich w kościołach, pomagamy robić różne rzeczy. Rozumiesz? Jesteś, dlaczego? Bo mamy tak dużo, że możemy dawać na prawo i lewo. Ja mam tak dużo dziś w sobie, że mogę dawać na prawo i lewo. Czas, który mówię do mnie, a nie dzwonię do ciebie, bo tak wiem, taki zajęty jesteś, ja mówię, posłuchaj mnie. To jest zwiedzenie. To jest zwiedzenie. Jesteś zwiedziony. Jeżeli do głowy ci przyszło kiedykolwiek, nie zadzwonię do Artura, bo on jest zajęty, to jest zwiedzenie. Wymagasz uwolnienia od tego. Zrób sobie samo uwolnienie od demonicznej siły kłamstwa. Ponieważ ja, mówię do człowieka, ja żyję dla ludzi. Po prostu mam czas dla ludzi. 24 godziny mam. Tak sobie tymczasem szafuję jako dobry szafarz. Rozumiecie? Czasem się odetnę, bo muszę odetchnąć. Ok? A potem znowu szafuję i to mi w ogóle nie sprawia problemu. Czemu? Mam tak dużo, że mogę dawać! Kto daje w ogóle ludzie? Bo ten, kto nie ma, to nie ma za co umrzeć.
ma. Tak? A więc odpoczynek i zaopatrzenie, czyli tak naprawdę to błogosławieństwo, realne błogosławieństwo, ono do nas przychodzi wtedy, kiedy jest rozwijana relacja, a nie teologia. Wszystko mam w tym, który miał masję w Chrystusie. I dalej łeb zajechany jakoś maciarza, człowieka nie życiu nie ma, i on tak chodzi i tak żyje. I on jest teolog. I on zna wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania. I pisze gdzieś tam na Facebooku pro ciebie, mam nadzieję, że pańska żona nie naucza, gdyż napisano w piśmie, że kobietom nauczać nie wolno. Ale zryty ja mówię, proszę pana, moja żona naucza. Jest apostołem, zakłada kościoły, przeprowadziła do Jezusa setki ludzi. Rozumie pan? Już nie odpisał więcej. Człowieku, człowiek jest w stanie powiedzieć taką rzecz. Dlaczego ten człowiek tak ma? Bo on nie ma relacji z Bogiem. Taką rzecz może napisać tylko ktoś, kto nie ma relacji z Bogiem. Tylko taki ktoś. Tylko taki ktoś. I ten człowiek nie ma odpocznienia i ten człowiek nie ma zaopatrzenia. Czyli on jest pusty jak bęben turecki, pro ciebie on jest zmęczony. Takie rzeczy. Zmęczony pustak. Rozumiesz, o co chodzi? Namaszczenie zmęczonego pustaka. Brak relacji. Tak, jestem zmęczony, pastorze. Połóż na mnie ręce, żeby siła do mnie przyszła. Ja mówię, zaraz. Jesteś zmęczony notorycznie. Co ty jesteś taki zmęczony? To może witaminy cię trzeba kupić. Na ciebie nic nie działa. Cała moc polega na ciebie. Nie działa! Bo ja mam 45 lat, ok? I czuję się coraz lepiej z wiekiem. No. A ten mi mówi, że jest ciągle zmęczony. No, że ciągle nie daje rady z czymś. Ja mówię, nie wiem. Popełni samobójstwo. To jest bardzo dobry pomysł, tak do nieba pójdziesz, mówię, to jest teologicznie udowodnione. I daj żyć nareszcie. Bo męczysz siebie i męczysz innych. Bóg cię kocha, mówię człowieku. Oszala na twoim punkcie. Chcesz mieć odpocznienie? Chcesz mieć zaopatrzenie? Rozwiń intymną, mocną relację. Puść to wszystko. Popędź do przodu w tej relacji. Rozumiesz? Jak Dawid się rozbierz i do przodu. Przestań mieć konwenansę wokół siebie ciągle jakieś. Odlep to od siebie. Ludzie oglądają seriale. Człowieku marzą o miłości z seriali. Czujesz, kiedy mam? Tak wygląda? Tak wygląda. Ja byłem kiedyś, taką pracę wykonywałem. Ale kietera. W związku z tym chodziłem po domu. I tak w tych domach, jak gdzie różne rzeczy. I ja miałem, to trwało około roku. Ja przez ten rok, jak robiłem te ankiety, ja wchodziłem do mnóstwa domów i do różnych ludzi. Byłem u różnych ludzi. Byłem u domów, gdzie mieszkali geje, byłem u lekarzy, byłem w czarownicy kiedyś jednej. W różnych miejscach byłem. Ale najczęściej wyglądało to tak, że wchodziłem do domu i leciał serial. Okej? Okay? I ludzie oglądali seriale. I oni żyli tymi serialami, żyli tą miłością z tych seriali, z tych wszystkich. Czemu? Nie doświadczali tych rzeczy na co dzień. Tak wygląda przepływ naszego społeczeństwa. Nasze społeczeństwo ma ciężko. Ludzie mają ciężko w życiu. Nie doświadczają głębokiej, intymnej relacji międzyludzkiej, bo też nie doświadczają głębokiej, intymnej relacji z Bogiem. Musisz to rozwijać. To jest priorytet dla ciebie. 2:14:15 mówi tak. Gołąbko moja w rozpadlinach skalnych okrycił szczelin. Daj mi oglądać swoje oblicze. Daj mi usłyszeć swój głos. Gdyż słodki jest twój głos i pełna wdzięku twoja postać. Ty zobacz, co się dzieje. Bóg mówi, daj mi usłyszeć twój głos. On mówi, w ogóle odezwij się do mnie. Ja pragnę tego, żebyś się do mnie odezwał. Ja czekam, aż się odezwiesz do mnie. Ja cię tak kocham, że chcę usłyszeć twój głos. Jakże można pomyśleć, że on się od ciebie gdzieś odwraca, odchodzi? Jak można pomyśleć? Piętnasty werset. Połapcie nam lisy, małe lisy, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają. On wciąż pragnie i jest gotowy do obcowania z tobą. Non-stop.
Za problemy w relacjach są odpowiedzialne demoniczne siły i ty musisz je unieszkodliwić. Diabeł będzie chciał rozwalić systemy relacyjne między tobą a Bogiem. Będzie chciał ci podgryzać to wszystko. Będzie chciał, abyś zdenerwował się na to wszystko. Będzie chciał, żebyś porzucił tą relację. Będzie chciał, żebyś skupił się na problemach, które są wokół. Zawsze będzie to robił od rana do nocy. Zawsze ci będzie przeszkadzał. To są małe liski. To są demoniczne siły, które podgryzają winnicę. Być może będziesz musiał zmienić środowisko, żeby budować relację. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co będziesz musiał zrobić. Może będziesz musiał środowisko zmienić. Może będziesz musiał opuścić jakiś lokal. Może będziesz musiał wyjść z pewnych toków myślowych. Ale to jest demoniczne, pamiętaj. To są demoniczne siły. Demony będą atakowały twoją relację z Bogiem. Będą chciały ci odebrać to. Będą chciały powiedzieć, to już wystarczy. Jak już dojdziesz gdzieś, to mówię, już wystarczy, dalej nie idź. Nie szalej. Po co to robisz? Jak zaczęliśmy ostatnio tańczyć w kościele, to się posypało, człowieku, ze wszystkich stron. Człowieku, ze wszystkich, już koniec, teraz nie pielęgnuj. Już koniec, teraz tańcz. Już w ogóle człowieku. Ale ludzie nie wiedzą, że małżeństwa były uzdrowione. Oni nie wiedzą, że w małżeństwach ludzie leżeli na ziemi i pobudowali. Nastąpiły potężne przełomy. Ludzie nie wiedzą, ludzie nie rozumieją, że on znowu wydziwili coś. Zawodowców wydziwiania rzeczy. Wiesz, w relacji nie ma końca. Wiecie w ogóle, dlaczego małżeństwa usychają? Ponieważ dlatego, że się nic już tam nie rozwija. Ludzie myślą, że jak już są ze sobą 20 lat, to są dość już, że to jest mój chłop, to jest moja baba, człowiek, wiecie. Ja mówię, ludzie, tak się podrywało kobiety w czasach kamienia, epoki kamienia łupanego. Podchodził, spał, walił w łeb, i to była dla ciebie, to była randka. To była randka, na randkę może, wiedzieć. Mały, wiesz, na randkę, mamo. Ludzie myślą, że tak działa. I mówią, to jest moja baba, już to jest mój chłop, ty. Ludzie zwracają perty do siebie. Po 20 latach małżeństwa mówią, ty, takich rzeczy używają. Zrobiłeś to, poszłaś tam, rozumiesz? To tak działa. To jest notoryczne. Ja mówię, jak ona ma na imię? No, E ma na imię. Imię jakie ma? Ela. Dobrze. To mów Ela. Elunia. Elusia. Zacznij to robić, tak? Rozumiesz? Bo to uschnie, to zginie. I z Bogiem jest to samo. Diabeł będzie chciał zatrzymać na pewnym pułapie relację z Bogiem u ciebie. Rozumiesz? Będzie mówił, dalej nie chodź w tym. Nie rozwijaj się w tym. Jeżeli to łykniesz, to uschnie. Uschnie relacja, zostanie podgryziona od korzenia. Małe liski, one podgryzamy na dole korzenie, bo to małe było. Rozumiesz? To wysoko nie sięgało. To gryzło, proszę ciebie, winorośl tuż przy ziemi. I ta winorośl przestawała mieć dostęp do korzenia. Ale nikt nie widział, co się stało, bo ten lisek wziął to podgryz i ta ziemia zaraz zasypała to podgryzienie. Dlatego było jest napisane, wytępcie małe liski. Dlaczego jest napisane małe liski? Bo one, te demoniczne siły, wyglądają subtelnie i miło. Rozumiesz? Mały lisek to jest piękne, małe stworzonko. Tak? To nie jest troll, co chodzi i depcze, proszę ciebie, i fali dupę na te, proszę ciebie, rzeczy i to wszystko wygląda, i to tak, takiego chama, to proszę ciebie, bez żadnego problemu. To jest mały lisek, malutki lisek. Trzeba go złapać za ogonek, za główkę, pociągnąć, przerwać kręgosłup. Rozumiesz? Mówi, tak, załatw małe liski. Bóg to nie jest humanista. Bóg to nie humanista! Rozerwij kręgosłupki małym liskom! W imieniu Jezusa! Nie patrz tutaj coś, proszę ciebie, bo, no bo
bo tak, bo tutaj ja nie mam relacji z Bogiem, dlatego że ja muszę prowadzić życie towarzyskie. Olej życie towarzyskie! Jakie życie towarzyskie? Masz życie towarzyskie? Jesteś narodzony z Bożego Grama, masz życie towarzyskie? Kiedyś jednemu mojemu koledze w pracy powiedziałem, on mówi, ja to być przed na gryla. Ja mówię, Jacek, nie przyjdę na gryla do was, mówię, bo... Po co na tego gryla tam przyszedł? Łupić na tym grylu przyszedł. Mówię, on mówi, no bo ty się tak nic nie bawisz. Ja mówię, Jacek, ty przyjdź do mnie do kościoła. Ty zobacz, jak ja się bawię. Zupełnie na trzeźwo. Mówię, Jacek, ja za ciebie życie oddam, ale na gryla nie pójdę. Nie będę na gryla samochodził. Rozumiesz? Ja nie pójdę na gryla. Ja ciebie szanuję w ogóle, dlatego nie pójdę na gryla. Rozumiesz? Nie mam życia towarzyskiego. Ja nie prowadzę życia towarzyskiego. Po prostu przepraszam. Nie prowadzę życia towarzyskiego. Bo życie towarzyskie załamałoby moją relację z Bogiem. Ja idę do towarzystwa głosić Chrystusa, być z tymi ludźmi, uzdrawiać, uwalniać, jestem z nimi, udaję kretyna, rozumiesz, wszystko, koloratkę raz założę, raz do innego, gdzieś tam do siebie, wariata z siebie robię, żeby tam jakoś wszędzie wleść. Wchodzę z ludźmi w relacje, jak najbardziej, tak? Ale relacja, tak, to nie oznacza bycie towarzyskim, tak? Mamy relacje, ze sobą spędzamy czas, żyjemy, funkcjonujemy, we wspólnocie wyjeżdżamy razem, gdzie tylko możemy, przebywamy ze sobą, okej? Ale to się nijak ma do tego, co się nazywa relacją towarzyską, która niszczy społeczność z Bogiem. Bo ja nie mam czasu, bo ja to nie mam, bo ja to nie mam, bo ja tyle pracuję. Rozumiesz, ja mówię, człowieku, chcesz mi wmówić, że ty tyle pracujesz, nie masz czasu na relacje z Bogiem, na rozwijanie relacji. Przecież ta praca nie jest od Boga. No co ty? Ja mówię, no nie wiedziałeś. To ty nie wiedziałeś, że jeżeli praca, ona rozwala twoje życie, to nie jest od Boga? To ja cię informuję o tym. Ostatnio ktoś do mnie mówi, młody wierzący, wiesz, mam chęć wyjechać za granicę. Ja mówię, jaki tam gościu masz, w którym będziesz? No nie mam. Ja mówię, ty jak chcesz wyjechać za granicę, nie być w kościele, żeby wyjść przy domu? A to musi być kościół, nie, przecież ty się wykończysz na tego kościoła. To co, ja nie znam życia? Wiesz, proszę cię, wyjdziesz za granicę, w twoim stanie, okej? Okay? I ty bez kościoła, chyba że apostołem jesteś, założysz tam kościół. To rozumiem. Ale jeżeli nie, to musisz być tam, gdzie jest kościół. To proza życia. Wyłapcie małe listki. Wszystko, co rozwala relacje, musi być storpedowane. Bez żadnych, w ogóle bez żadnej litości. Zero litości dla diabła. Zero litości. Jakakolwiek emocja, choćby jedna, stoi na drodze pogłębiania relacji, out. Nieważne, jak bardzo będzie akceptowana społecznie. 3.1.4. Na moim łóżku szukałam w nocy tego, który kocha, tego, którego kocha dusza moja. Szukałam go, ale go nie znalazłem. Wstanę więcej o piękne miasto i ulicę i plasę. Będę szukać tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale go nie znalazłem. Spotkali mnie stróże, którzy obchodzą miasto. Czy widzieliście tego, którego kocha dusza moja? Zobacz. W tej relacji jest aspekt szukania. Nie wolno go na nim trudno. W relacji szukasz. To się nazywa szukanie Boga. Im głębiej idziesz w relacje z Bogiem, tym bardziej szukasz Boga. Bóg ma w sobie coś dziwnego. On się nie ukrywa. On taki jest. Mamy na to dowody biblijne. Widzimy Jezusa na drodze do Emaus, który przechodzi mimo. Rozumiecie? Udaje, że nie zależy mu, aby wejść. No przepraszam. Wiecie, co znaczy udawać? Udawanie, tak, jest pochodną kłamstwa. Istnieje święte kłamstwo. Rozumiecie? Istnieje taki aspekt. I Jezus udaje, że nie chce wejść do tych ludzi tam, do domu. Ale tu nie chodzi o to, że on nie chce wejść naprawdę. On chce tam wejść. Tylko on chce, żeby go zachęcić. I jest napisane, przymusili go. Rozumiesz? To była normalna rzecz w tamtych czasach. To wyglądało tak, że jechał sobie jakiś gość na wielbłądzie. Tutaj stała chałupa. Rozumiesz? I on sobie jechał na wielbłądzie. Gospodarz chałupy, jak zobaczył, kto się ma na wielbłądzie, wiesz, pan, gość w dom, w dom, on wylatywał i wstąpł do mnie, a on mówi, nie, no nie mam czasu, muszę jechać do Jerozolimy, ależ wstąpł, łapał za lejce wielbłąda, byś wszedł do mnie, mam chleb, mam wino, i nie, przyjacielu. I oni tak gadali ze sobą w 15. Prawda była taka, że gość był zajechany na tym wielbłądzie, przez te Sahary tam do ciebie pluł, i on na pewno chciał tam wejść. Chciał coś zjeść. Chciał się przespać.
Czasami to potem trwało 3 dni nawet. Taka impreza trwała 3 dni. Bo oni wierzyli w to, że tam jakiego takiego wezmą takiego wędrowca, to że oni nie wiedząc aniołów gościć będą. Wiesz, i oni myśleli do kultu, a może anioł na tym wielkim mówić. Rozumiesz, to do domu, to pan, ta pan nam wynagrodzi. To była taka mentalność. I oni żyli w tej mentalności. Teraz Jezus idzie i on udaje, że on tam nie chce wejść, ale on tam chce wejść. Bóg chce być adorowany przez ciebie. Bóg jest jak kochanek. On chce, żeby biegać wokół. Raz on biega, raz ty masz biegać. Taka adoracja. Rozumiesz? To jest tak jak w tym kawale, proszę ciebie, co myśli sobie kura, jak ucieka przed kogutem. Jeszcze jedno okrążenie, żeby nie myślał, że jestem dziwką. Rozumiesz? To tak działa. Adoracja. Adoracja jest wpisana w miłość. Adoracja to jest bieganie wokół siebie, szukanie się nawzajem. Dlatego jest napisane o tym w Biblii, pieśń nad pieśniami. Że w relacji jest aspekt szukania. Panie, ja szukam Ciebie, tak pragnę Ciebie więcej. Ja chcę więcej znaleźć Ciebie. Ja wiem, że jesteś cały w moim duchu, ale jeszcze tak mało wiem. Boże, ja pragnę, ja się nie ruszę z tego miejsca, jeśli nie dotknę głębiej Twojego serca. Zapłacę cenę. Tak, jest już trzecia w nocy, ale ja jeszcze będę się modlił w innych językach. Ja jeszcze sięgnę głębiej, Ojcze. Rozumiesz, o co tu chodzi? Tu trzeba zwariować na tym punkcie. Na tym polega cała specyfika miłości. Ludzie pragną objawień bez głębokiej relacji. Potem przychodzą do nich jakieś pierdolne, mam słowo od Pana. Ja mówię, weź, uspokój się, jakiego Pana słowo. Pana. 5:27. Wszedłem do tego ogrodu, moja siostro, ulubienico, zerwałem moją mirrę wraz z moim balsamem. Zjadłem mój plaster wraz z moim miodem, wypiłem moje wino wraz z moim mlekiem. Jedzcie, moi przyjaciele, pijcie i upijcie się miłością. Ja spałam, lecz moje serce czuwało. Słuchaj, to mój miły puka. Otwórz mi, moja siostro, moja przyjaciółko, moja gołąbko, bez skazy, gdyż moja głowa pełna jest rosy, moje pięciory pełne wilgoci nocnej. Zdjęłam już moją suknię. Jakże więc mam ją znowu przyoblec? Umyłam moje nogi. Jakże więc mam je znowu pobrudzić? Mój miły wsunął rękę przez otwór, a wtedy zadrżały moje wnętrzności. Wstałam, aby otworzyć mojemu miłemu, a z moich rąk kapłała mirra, a z moich palców ciekła mirra na rękojeść zasuwy. Otworzyłam mojemu miłemu, lecz mój miły już odszedł, znikł. Byłam zrozpaczona, że odszedł. Szukałam go, lecz nie znalazłam. Wołałam go, lecz mi się nie odezwał. Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto. Pobili mnie, zranili mnie, zdarli za nie mój płaszcz, strzygący murów. Zobacz, zaniedbywanie relacji dużo kosztuje. Ona miała taki moment, że była już nasycona tą miłością i on znowu do niej przyszedł. On znowu przyszedł, ale ona już była tak syta, mówi, nie otwieram dziś. Dziś nie. Mimo, że ciekła mirra z jej rąk, mimo, że namaszczenie było na niej. Rozleniwienie w relacji kosztuje. Rozleniwienie w relacji kosztuje. Tak jak w małżeństwie, ludzie dają sobie spokój z adorowaniem siebie. Zapłacą za to cenę. Zapłacą cenę. Zaniedbywanie relacji frustruje, doprowadza do frustracji. Doprowadza do lęku, do demonicznych opresji i do życiowych terrorów. Zobaczcie, ona w akcie desperacji wybiega, rozumiecie, w akcie desperacji, bez kolejnej akcji miłosnej, bez kolejnego pociągnięcia Bożego, ona wybiega i chce, ona teraz chce, ale widzisz, jeżeli nie ma rzeczy stałych, tak, to czasami się rozmijasz. Rozminięcie kosztuje. Tak, on znów cię znajdzie, ten Bóg na tych kolejach życiowych. On znów cię odnajdzie, on znów cię będzie pociągał. Ale są pewne okresy, tak, w których jeżeli ty zaniedbasz życie relacyjne, tak, to przyjdą do twojego życia takie opresje, że nie będziesz wiedział, kiedy dostaniesz w łeb od diabła, aż się zakołujesz. Ja buduję relacje z Bogiem, trwam w tej relacji ustawicznie. Wiecie czemu? Dlatego, że ja sobie z
zdaję z tego sprawę, że to jest moje powietrze. Ja tym oddycham, ja oddycham tym. I dlatego jak diabeł podchodzi do mnie, jak strażnicy miasta, demoniczne siły strzegące terytorium podchodzą do mojego życia, to ja zawsze nad nimi góruję. Dlaczego mam relacje? Bo ja niczego od nich nie potrzebuję. Diabeł przychodzi do mnie z propozycją, tak, ja mówię, ale ja to mam. Co mendo społeczna możesz mi dać? Jak ja wszystko mam. Mam relacje. Pięć, 16 i 7,14. Jego usta są pełne słodyczy. Wszystko w nim rozkoszne. Jaki jest mój miły. I taki mój, taki jest mój miły i taki mój przyjaciel od córki Jeruzalemskiej. Mandragory wydają woń, u naszych wrót są wszelkie wyborne owoce, zarówno nowe, jak i stare, które mój miły chowałam dla siebie. Pamiętaj, żeby w relacji nie wybierać tak zwanych rodzynek, tylko jeść całego Boga. Nie wybieraj rzeczy. Nie wybieraj. Są rzeczy stare i nowe. Często w relacji Bóg będzie ci dawał pewne stare rzeczy. To będą rzeczy, o których ty już dawno myślałeś, że nie trzeba myśleć. A On będzie ci je, on będzie ci je przypominał, On będzie ci je przynosił. Będzie mówił, pobądźmy razem w tych sprawach. Boże, przecież myślałem, że to już wszystko załatwione. A Bóg mówi, ale wiesz co, pobądźmy jednak w tych sprawach jeszcze. Są stare rzeczy i są nowe rzeczy. Nie wybieraj tylko tego, co jest końcówką twoich marzeń. Ale powiedz, Boże, ja się zgadzam na każdą formułę w tej relacji. Jak nawet będziesz chciał pobyć ze mną w rzeczach starych, będziesz chciał, żebyśmy pobyli w różnego rodzaju przestrzeniach mojej duszy, które wymagają naprawy według Ciebie, choć według mnie są naprawione, to ja się na to zgadzam, Boże. Ja się zgadzam na to. 8.1.3. Obyś mi był bratem, który stał piersi mojej matki. Gdybym Cię wtedy spotkała na dworze, całowałabym Cię, a jednak nikt by mną nie pogardził. Powiedziałabym, powiodłabym Cię, wprowadziłabym Cię do domu mojej matki, do komory mojej rodzicielki, uraczałabym Cię przyprawionym winem, moszczem z jabłek granatu. Jego lewica byłaby pod moją głową, a jego prawica objęłaby mnie. Ta intymna więź prowadza człowieka w miejsce braterstwa z Bogiem. To jest więcej niż poddanie. Ja dzisiaj się czuję przyjacielem Boga. Przyjaciel Boga. To jest coś więcej niż sługa. Przyjaciel stoi wyżej niż sługa, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan. Przyjaciel zaś wie wszystko, co czyni jego Pan. Relacja z Bogiem spowoduje, że zostajesz przeniesiony w miejsce przyjaźni, braterstwa. To coś wielkiego. Kiedyś Dawid Yonggi-ho napisał książkę. Dzisiaj ona jest niedostępna, jest tylko ksero tej książki. Ale jak wam się tam uda to znaleźć, to sobie to przeczytajcie. Mój starszy brat, Duch Święty, swoją książkę napisał. Mój starszy brat, Duch Święty. Dawid Yonggi-ho jest pastorem największego kościoła na ziemi. I on zrozumiał formułę przyjaźni z Bogiem. On zrozumiał. Ale do tej przyjaźni dochodzimy na drodze relacji. Głębokiej, intymnej relacji z Bogiem. I ostatnia rzecz. 8 rozdział 8:10. Mam małą siostrzyczkę, która jeszcze nie ma piersi. Co mamy zrobić z naszą siostrą w dniu, gdy się o niej mówić będą? Jeżeli jest murem, to zbudujemy na niej srebrny zęb. Jeżeli jest drzwiami, to obwarujemy ją tarcicą cedrową. Ja jestem murem, a moje piersi są jak wieże. Jestem więc w jego oczach jak ta, która znalazła szczęście. W wyniku braterstwa z Bogiem zaczynamy trwać w ustawicznym zaspokojeniu i wchodzimy w realny sukces życia. Zobacz. A więc relacja prowadzi nas w miejsce braterstwa. A relacja braterska, relacja wyższego rzędu, doprowadza do realnych sukcesów w naszym życiu. Realnych sukcesów. Jeżeli my, przyjaciele, chcemy, żeby te rzeczy zachodziły, żeby te reakcje zachodziły, pamiętajcie, to są reakcje, to my musimy być ludźmi relacji. Musimy to postawić sobie jako priorytet. Te rzeczy, o których do tej pory mówiłem w szkole, one będą podczas relacji nabierały kształtu, przestrzeni,
zapachu, rozumiesz? To się będzie klarować. To się będzie. W relacji te rzeczy się klarują. W relacji. To podczas rozbudowywania tej relacji te rzeczy, o których mówiłem, nabierają siły przerobowej, jakiejś mocy przerobowej. Dlatego niektórzy ludzie, oni pozostając w płytkiej relacji albo bez relacji zasadniczo, oni są, a są nafaszerowani wiedzą, tak? I to są albo teolodzy, albo mega sfrustrowani ludzie. Bo mówią, ty, ta wiara to nie działa tak. Ja mówię, chyba u ciebie. Czemu tak u mnie nie działa? Ja mówię, bo cię Bóg nie lubi. Dlaczego? No to musisz chyba do tego domu. Prawda jest taka, że nie działa, bo relacji nie ma. No jak ma działać? Przecież zróbmy sobie do 12 przerwę i lecimy do końca.